Jakub Maciejewski, Telewizja w Polsce.pl, program Gorące Pytania i gorące pytanie o sytuację w Afganistanie, o klęskę amerykańskiego wizerunku, jakiej chyba od półwiecza nie było, o tą paniczną ewakuację z Kabulu, z lotniska w Kabulu. Pomoże nam wyjaśnić tę sytuację Tomasz Winiarski, amerykanista, niepoprawny dyplomata. Witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa i przepraszam za te problemy techniczne, ale... Nic nie widać z problemów technicznych. Drodzy państwo, no w tle będziecie widzieli państwo dramatyczne sceny z lotniska stolicy Afganistanu, z Kabulu. Będzie widać też, jak startuje samolot i odpadają od niego Afgańczycy, którzy uczepili się boków samolotu, nie wiem, w nadziei, że ulecą. Te tłumy, które uciekają przed talibami, które właśnie desperacko próbują się wydostać z zdobywanego przez talibów miasta. Panie Tomaszu, pojawiają się głosy, że to wina Trumpa, choć już nie jest prezydentem przecież od ponad pół roku, że to on odpowiada za tę sytuację, bo kazał wycofać Amerykę z tego afgańskiego koncertu Mozart, z tej afgańskiego kontekstu. Na ile to prawda? Ile jest winny Trump? Ile jest winny Joe Biden i jego obecna administracja? To jest bardzo mocno naciągana narracja demokratów, obliczona na jeden cel, żeby Trumpowi zaszkodzić politycznie. Oczywiście faktycznie w zeszłym roku, w lutym 2020 roku w Katarze administracja Donalda Trumpa podpisywała porozumienie pokojowe z Talibami. Natomiast no, tutaj za chaos, który obserwujemy w Afganistanie, obwiniacz administracji Trumpa, która na takich zasadach, że wycofanie amerykańskich pod warunkiem, że Afganowie będą przestrzegać pokoju, że wsiądą do pokoju rozmów z rządem afgańskim i ustalą przyszłość kraju w drodze negocjacji, a nie w drodze ofensywy wojskowej. Więc tutaj zarzuty pod adresem administracji Trumpa są absolutnie chybione. Mówił zresztą o tym sam Mike Pompeo, czyli sekretarz stanu w administracji Donalda Trumpa, który powiedział, że gdyby on był dalej prezydentem, Trump, a Pompeo sekretarzem stanu, talibowie nigdy by sobie nie pozwolili na taką swawolę, bo to by się spotkało z natychmiastową reakcją amerykańską. Także to, co negocjował Donald Trump, to nie jest to, co teraz widzimy, czyli wychodzenie z Afganistanu Joe Bidena bez jakiegokolwiek planu, bez strategii na szybko i bez po prostu odpowiedniego przygotowania wcześniej się do tej akcji. Pokażmy, drodzy państwo, teraz zdjęcie z końca kwietnia 1975 roku, gdy Amerykanie wycofywali się z kolei z Wietnamu. Zobaczcie państwo, jak z dachu amerykańskiej ambasady właśnie również w panice tłumnie helikopterem ewakuuje się i pracowników ambasady, i współpracowników ambasady. A dziś to tak wygląda w Afganistanie. No dosłownie także helikopter ląduje i widzieliśmy te sceny z lotniska. Ta scena z kwietnia 1975 roku była symbolem potwornej porażki Stanów Zjednoczonych, wizerunkowej, militarnej. Strasznie spadł autorytet Ameryki na świecie. Na ile teraz jest ta skala kompromitacji Ameryki, jak to się może odbić na tym kontekście międzynarodowym, na zwątpieniu sojuszników USA w swojego większego partnera? W trakcie swojej konferencji prasowej odezwy do narodu Joe Biden powiedział, że musieliśmy się wycofać z niekończącej się wojny w Afganistanie, ponieważ długotrwałe zaangażowanie Ameryki i olbrzymie pieniądze, które się z tym wiążą, powodują, że Ameryka słabnie i to jest na korzyść Chin i Rosji, czyli adwersarzy Stanów Zjednoczonych, rywali Stanów Zjednoczonych. Z tym, że bardzo wiele głosów w Stanach Zjednoczonych, szczególnie po stronie republikańskiej, ale nie tylko, pojawia się takich, że Ameryka się skompromitowała w Afganistanie i pokazała swoją słabość. A za każdym razem, kiedy Ameryka opuszcza gardę i pokazuje swoją słabość, to jest czas, kiedy wszyscy przeciwnicy Ameryki zacierają ręce i próbują Amerykę atakować. Stany Zjednoczone weszły do Afganistanu, o czym także mówił Biden, po to, aby ochronić także Stany Zjednoczone, aby przeciwdziałać zdolności radykalnych islamskich terrorystów do atakowania Stanów Zjednoczonych na terenie ich ziemi. Natomiast teraz w sytuacji, kiedy Ameryka pokazała całemu światu, że nie radzi sobie z Afganistanem, jaka jest słaba w kwestii Afganistanu, no to jest ryzyko niestety i obawa uzasadniona, że to może być impuls dla wszelkiej maści wrogów Ameryki, szczególnie islamskich fundamentalistów, do tego, żeby rozpocząć jakieś ataki na Amerykę, tak? Już nie mówiąc o rywalizacji Chiny-USA czy Rosja-USA. Także jest to wizerunkowa katastrofa, mimo tego, że Joe Biden całkiem skutecznie próbował tłumaczyć swoje działania w przemówieniu, które wczoraj mogliśmy około godziny 9 czasu polskiego usłyszeć po południu. Mam nadzieję, że do tego też przejdziemy. No tak, do Joe Bidena trzeba teraz przejść, zwłaszcza że to jest polityk, który funkcjonuje na szczytach władzy jako kongresmen, jako doradca, jako wiceprezydent od ponad pół wieku. On pamiętał nawet te sceny z kwietnia 75 roku, mógł to śledzić na żywo w mediach. No, zapytam kolokwialnie, co jest z tym gościem nie tak, że dopuszcza do takiej kompromitacji przy takim bagażu doświadczeń i wiedzy na temat właśnie spraw międzynarodowych? To jest bardzo zaskakujące, szczególnie w kontekście informacji, które ostatnio obiegły amerykańskie media, informacji udzielonych przez pracowników amerykańskiego wywiadu, którzy twierdzą, że ich raporty wskazywały na to, że Kabul może upaść dużo szybciej niż to, co mówił Joe Biden, że ten upadek rządu afgańskiego będzie miał miejsce maksymalnie w ciągu kilku tygodni, a nie 90 dni, tak jak początkowo informowały źródła zbliżone do administracji Joe Bidena. I agenci amerykańskiego wywiadu, anonimowo oczywiście, rozmawiając z chociażby telewizją ABC News, zarzucili Bidenowi, że on po prostu lekceważył ich raporty i opinii publicznej przekazywał na konferencjach prasowych chociażby w lipcu, w połowie lipca tego roku, kiedy mówił, że nie będzie upadku Kabulu, tak jak był upadek Sajgonu w 1975 roku, bo Afgańczycy, bo talibowie to nie jest armia północnego Wietnamu i że nie ma mowy o powtórce tej tragedii wietnamskiej, no to, że już wtedy miał informację, że właśnie ta powtórka tragedii wietnamskiej może mieć miejsce i Kabul upadnie bardzo szybko. Tak twierdzą agenci amerykańskiego wywiadu. Biden miał te raporty lekceważyć i przekazywać opinii publicznej zupełnie inne informacje. Co więcej, już się pojawiają za oceanem głosy, że takie kłamstwo swego rodzaju, którego Biden się mógł dopuścić, czyli przekazywanie narodowi całkowitej nieprawdy w stosunku do tego, co mówili mu rzekomo agenci wywiadu w swoich raportach, może być podstawą do wszczęcia procedury impeachmentu. No to są szokujące rzeczy, bo to, co zarzucano Trumpowi przez całą jego kadencję, dwustukrotnie bardziej pasuje do Joe Bidena. Pokażmy jeszcze, proszę Państwa, aktywność amerykańskiej ambasady w Afganistanie na początku czerwca tego roku. Zobaczcie Państwo, czym się pochwaliła ambasada w mediach społecznościowych. Otóż miesiącem dumy gejowskiej, czerwiec, wywieszono tęczową flagę na budynku ambasady i promowano tam tolerancję, prawa człowieka tak zwane dla społeczności LGBTI. Proszę Państwa, w islamskim kraju, gdzie za rogiem czyhają talibowie, gdy już było wiadomo, że Zachód się wycofuje z Afganistanu. I tu mam właśnie pytanie do naszego gościa. Co przesłanie Białemu Domowi tą rzeczywistość? Czy to jest jakaś ideologia, czy może, nie wiem, no jednak wiek, czy te podejrzenia o demencję u Joe Bidena, czy jakiś rodzaj interesów, o których nie wiemy? Co sprawia, że Amerykanie tak źle, czy może Joe Biden tak źle rozeznaje rzeczywistość? Republikanie często powtarzają, że tutaj chodzi o demencję Joe Bidena, natomiast ja uważam, że to jest po prostu jego brak zdolności do odpowiedniej analizy sytuacji politycznej, do przewidywania pewnych decyzji i uważam, że tutaj ta informacja o fladze LGBT, którą udostępniła na swoim profilu ambasada USA w Kabulu, no w kontekście tego, co teraz się stanie z osobami homoseksualnymi w Afganistanie, a także z kobietami, jest po prostu strasznie przykre, bo to pokazuje, że Amerykanie mogą sobie fajne zdjęcia wrzucać na swoje media społecznościowe, a kiedy przychodzi co do czego w kwestii tak trudnych krajów jak Afganistan, to są totalnie bezradni, bo łatwo pouczać Polskę, łatwo pouczać Watykan, bo też mieliśmy takie akcje dyplomatyczne ze strony dyplomacji USA w kwestii praw LGBT, ale dużo trudniej chronić prawa mniejszości seksualnych czy kobiet w krajach muzułmańskich. To się Ameryce absolutnie nie udaje. Prezydent George W. Bush, który rozpoczął wojnę w Afganistanie, niedawno komentował, że jest bardzo przejęty losem kobiet afgańskich, które po prostu pod rządami talibów będą miały piekło prawdziwe. I od razu chcę powiedzieć, że te wszystkie informacje, jakie ze strony talibów są przekazywane przy pomocy mediów zachodnich nam, Europejczykom, Amerykanom, że talibowie współcześni to są nowi talibowie, że nie będą powtarzać swoich brutalnych rządów z końca lat 90., to od razu trzeba zaznaczyć, że to jest cyniczna propaganda, gra łudzeń, fałsz, tylko po to, żeby kupić sobie trochę czasu i żeby oszukać naiwnych przedstawicieli Zachodu. Talibowie się nie zmienili. Ich takie słowa, że nie będą prześladować kobiet, że kobiety będą miały prawo się uczyć, chociaż w klasach tylko żeńskich, to są bardzo mocno naciągane i absolutnie pozbawione jakiejkolwiek wiarygodności. Już mamy informację, że kobieta została zamordowana przez talibów tylko dlatego, że ośmieliła się wyjść na ulicę w za ciasnej burce, zbyt obcisłej oraz bez dozoru mężczyzny. Także to pokazuje, że talibowie sobie mogą mówić jedno, a w praktyce będą robili coś innego. Ja przewiduję niestety wielkie prześladowania kobiet, wielkie prześladowania mniejszości seksualnych, a wszystko po części przez to, że Stany Zjednoczone opuściły Afganistan za administracji Joe Bidena bez planu, w pośpiechu i po prostu nie czytając raportów wywiadu amerykańskiego odpowiednio. A co do tego przemówienia prezydenta USA, który tłumaczył, że na przykład nie ma co bronić Afganistanu, jeśli sami Afgańczycy nie chcą się bronić, nie chcą bronić swojego rządu, tego rządu nie talibów. Na ile są przekonujące te argumenty prezydenta USA? Nawet lewicowi komentatorzy, telewizje liberalne typu CNN w Stanach Zjednoczonych, chociażby redaktor Tepper, skrytykował Joe Bidena. Oni wszyscy mieli pretensje o to, że Biden obwinia innych za porażkę Afganistanu, zamiast zacząć od uderzenia się w piersi. Ale ja tutaj akurat muszę powiedzieć, że przy całej mojej bardzo krytycznej ocenie działań administracji Bidena w związku z Afganistanem, akurat to przemówienie wczorajsze było, pozytywnie mnie zaskoczyło, bo tam Biden kilka miał mocnych momentów i powiedział kilka solidnych prawd, które trzeba było niejako wykrzyczeć światu przed kamery, bo powiedział właśnie tak, że no amerykańscy żołnierze nie mogą walczyć i ginąć za wolność Afganistanu w sytuacji, kiedy armia Afganistanu nie jest gotowa dołączyć do tej walki. To jest jedna prawda, którą powiedział Biden. Druga prawda, którą powiedział, jest taka, że Stany Zjednoczone nie weszły do Afganistanu po to, żeby budować im naród afgański, ale przede wszystkim to był taki cel nadrzędny, aby pokonać terrorystów odpowiedzialnych za ataki z 11 września, aby doprowadzić do odpowiedzialności Bin Ladena, co się udało zrobić w roku 2014, kiedy Joe Biden był wiceprezydentem, a także aby zapewnić, że talibowie nie będą w przyszłości dawać schronienia terrorystom, chociażby Al-Kaidy, na terytorium Afganistanu, że Afganistan nie będzie taką bezpieczną oazą do przygotowywania ataków na Amerykę. Zdaniem Joe Bidena to się udało osiągnąć, natomiast faktycznie no to są ważne informacje. Nie można zbudować wolności za kogoś. Dzisiaj mamy miesiąc sierpień, jest to miesiąc pamięci o Powstaniu Warszawskim. Zobaczmy, jaka tu jest dysproporcja. Polacy, warszawiacy byli gotowi bronić swojej stolicy przez 63 dni chwały. Była świetnie zorganizowana administracja podziemna. To pokazuje, że mieliśmy tożsamość narodową i tej tożsamości narodowej zabrakło siłom afgańskim, które po prostu poddawały się niemalże bez jednego wystrzału. A tylko przypomnę, że talibów było mniej więcej 75 tysięcy, a wojsk armii rządu Afganistanu ponad 300 tysięcy grubo. Afgańczycy, talibowie afgańscy nie dysponowali lotnictwem, które posiadała armia Afganistanu. Także tym bardziej jest to bardzo ciężko wytłumaczyć, dlaczego oni się poddali tak łatwo, bez walki, nie podejmując żadnej próby ochrony chociażby największych miast jak Kabul. Zostało nam już tylko kilkadziesiąt sekund, ale chciałbym jeszcze zapytać, czy Ameryka, no to supermocarstwo, właśnie jest widoczna w postaci Joe Bidena, czy jednak to Joe Biden nie dorasta do no, tego formatu mocarstwa, które ma jakiś jeszcze wielki potencjał? I jak pan to uważa? No bo ten kryzys wizerunkowy, nie wiemy, czy go wiązać z całą Ameryką, czy bardziej z tą administracją? Ja zawsze powtarzam, żeby nie mówić, że Amerykanie weszli do Afganistanu, Amerykanie wyszli do Afganistanu. To nie Ameryka wchodzi, to do konkretnej administracji. Do Afganistanu weszła administracja Busha Juniora. Wychodzi z niego zupełnie inna administracja Joe Bidena. Także to nie jest tak, że Ameryka się kończy, że jej prestiż, że jej potęga się kończy. Moim zdaniem, tak jak pan redaktor powiedział, to Joe Biden nie dorasta do tego formatu, który wymaga od niego potęga Stanów Zjednoczonych, więc mam nadzieję, że w przyszłości Ameryka wybierze lidera, który będzie potrafił lepiej odpowiadać na te zagrożenia i wyzwania międzynarodowe, z którymi Ameryka musi sobie radzić w pierwszej kolejności jako światowy policjant cały czas. Z tą nadzieją na lepszą przyszłość kończymy naszą rozmowę. Naszym gościem był Tomasz Winiarski, amerykanista, kanał Niepoprawny Dyplomata na YouTube i w innych serwisach społecznościowych. Serdecznie panu dziękuję, dziękuję też państwu i zachęcam do pozostania z nami, bo za chwilę następny program Gorące Pytania.